W sobotę 23 marca na placu imienia Ryszarda Tokarczyka odbył się kiermasz wiosenny połączony z akcją charytatywną na rzecz dwuletniego Adasia Orlika, chorującego na dystrofię mięśniową Duchenna. W pomoc włączyła się społeczność lokalna, instytucje, stowarzyszenia oraz rady osiedli i sołectwa. My dzisiaj na stoisku Trzeszczyna przygotowaliśmy ciasta, gofry, kawa, różne słodycze, galaretki, mamy różne zabawy dla dzieci, balony. Na stoiskach można było zakupić m.in. rękodzieło, wyroby gastronomiczne, zabawki czy książki. Miejski Ośrodek Kultury zorganizował warsztaty dekoracji świątecznych, a Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu zaprezentował mieszkańcom niesamowity świat eksperymentów. Przygotowaliśmy dla wszystkich tutaj obecnych odrobinę nauki. Są pokazy ze ściekłym azotem, mamy zdjęcie, można sobie zrobić zdjęcie a la Einstein, łowienie rybek, zagadki przyrodnicze, ekozagadki. Tego dnia nie zabrakło występów artystycznych w wykonaniu m.in. Polickiego Chóru Kameralnego, Zespołu Balbiny, Bractwa Śpiewaczy Stanowa, Studia Wokalnego czy Zdolnej Policzanki Neli Mazgiejko. Na scenie odbywały się także licytacje fantów przekazanych przez darczyńców. Były to m.in. gadżety z autografami sportowców i wiele innych wartościowych przedmiotów. Odzew na nasze zaproszenie, by dołączyły się grupy sprzedażowe, no był ogromny, 30 chyba 6 stoisk, sołectwa, rady sołeckie, stowarzyszenia, no różne grupy, formalne i nieformalne. Cały czas trwają imprezy na scenie. My zaprosiliśmy Gwardię Gryfa, Centrum Uśmiechu, nasze polickie grupy. To jest bardzo dobra atmosfera. Nawet nam to niebo się rozchmurzyło i nawet słońce wyszło, a tak bardzo się martwiliśmy. Więc myślę, że pomożemy tym dzisiejszym dniu Adasiowi. A to jest chyba tylko początek, bo wiemy, że 15 milionów to jest długa, długa praca i my będziemy uczestniczyć i pomagać cały czas. Adaś Orlik zmaga się z chorobą, na którą z reguły zapadają chłopcy. Objawia się zanikiem mięśni, a z czasem również tych oddechowych i sercowych. By do tego nie doszło, rodzice chłopca muszą uzbierać ponad 15 milionów złotych potrzebnych na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj jesteśmy pod wrażeniem tego, ile się dzisiaj dzieje. Licytacje na scenie plus każde stoisko. My mamy też swoje. Przynieśliśmy rzeczy, które darowali nam ludzie, ale też rzeczy, które ja sama robiłam gdzieś tam w ramach kiedyś hobby. Świeczki, wianki, ale też bardzo dużo mamy świeczek od darczyńców, maskotek, ozdób wielkanocnych. Adaś ze swoją mutacją nie kwalifikuje się na terapię refundowaną w Polsce. Mimo że impreza jeszcze trwa, to już wiemy, że to będzie rekord, bo to jest taka pierwsza duża impreza dla Adasia. Po kwotach, które tutaj padają, przerasta nasze wyobrażenie, że tak mogło być, że Policzanie i mieszkańcy powiatu mają tak duże serca. Ja myślę też, że są tutaj nie tylko Policzanie, ale też i ci, którzy chcą nas pomóc i przyjechali z daleka. To jest najcenniejsze, że los Adasia nie jest obojętny. Podczas kiermaszu zebrano blisko 62 tysiące złotych. Kto nie mógł tego dnia wesprzeć chłopca w walce o zdrowie, może to zrobić wpłacając dowolną kwotę za pośrednictwem portalu siepomaga.pl.